na pewno żal i może nie duże rozczarowanie, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że Niemcy to jest bardzo dobra drużyna i że nam się nie podłożą, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. Także zdawaliśmy sobie sprawę, że będą ciężkie zawody, wyrównane i tak też były. Szkoda tylko tej pierwszej połowy w naszej wykonaniu w obronie, bo to naprawdę była żenująca postawa chyba każdego z nas, bo za łatwo dawaliśmy sobie rzucać bramki. To napędzało naszych przeciwników, nas troszeczkę zostawało w blokach i szkoda, w drugiej połowie próbowaliśmy rzucić wszystko na jedną szalę. Udało się doprowadzić do remisu, ale na więcej nas nie było stać niestety. Niczym nas tak naprawdę nie zaskoczyli. Po prostu wykonywali swoje założenia bardzo dobrze, poprawnie i szli konsekwentnie do końca w trupa, jak to się mówi kolokwialnie. No, jak to Niemcy, wyrafinowani do końca i no cóż, no, trzeba to z bólem przyznać, ale no, wygrali zasłużenie. Nie będziemy płakać po pierwszym meczu, panowie, no, jesteśmy dziećmi, trzeba się zachować poważnie i wiadomo, że turniej się dopiero zaczął, przed nami jeszcze dużo, dużo spotkań i jeżeli będziemy grali troszeczkę lepiej w obronie niż dzisiaj, to jestem święcie przekonany, że możemy jeszcze troszeczkę pograć w tym turnieju.